Witamy moi drodzy, dzisiaj naszym gościem Mamet Kalido. Cześć Mamet. Witam, cześć. Przede wszystkim jak się czujesz z tą informacją, że zawalczysz z Tomkiem Drwalem? Że w końcu ta walka dojdzie do skutku? Ja się czuję super, a chyba jeszcze lepiej kibice. A jeśli mowa o kibicach, Mamet, powiedz mi, bo Tomek Drwal wniesie coś absolutnie innego do KSW do tej pory, gdy wchodziłeś do ringu czy do oktagonu, zawsze cała hala skandowała twoje imię. Teraz może być odwrotnie, bo ponieważ jeszcze gala odbywa się w Krakowie, miejsce rodzinne Tomka, powiedz, jak będziesz się z tym czuł? Wiesz, no przyjdą ludzie oglądać nas, przyjdą oglądać jego i mnie. Jest to fajne przede wszystkim dlatego, że no... Tak naprawdę Tomek wniesie swoich kibiców, wniesie kolejny etap jakby też w KSW i w swoim życiu. I tak naprawdę no, ja się cieszę z tego powodu, pewnie KSW też się cieszy, że jest kolejny dobry, świetny zawodnik w KSW i ja się cieszę z tego, że ja mogę z nim zawalczyć. Powiedz mi, twoim zdaniem, jaki jest jego najmocniejszy punkt jako zawodnika? No każdy o tym wie, jaki jest mocno jego. Dobrze stoi na nogach, nie daje się wracać, dobre zapasy, dobra stójka. Parter, wiadomo, że walczy w ten sposób jako zawodnik MMA w parterze i tak naprawdę jest dobry, ma dobry ground and pound. No i tak naprawdę no, jest przekrojowym zawodnikiem. No, to jest krwi i kości zawodnik MMA. A powiedz, Mamet, czy nie obawiasz się, że będzie od ciebie przygotowany lepiej Tomek kondycyjnie? No bo on biega w półmaratonach, w maratonach, dość wydaje się dobrze kondycyjnie przygotowany. Czy dasz radę się przygotować tak mocno jak on? No tak, no, mam nadzieję, że będę dobrze przygotowany, będę się ciężko przygotowywał jak zawsze. Mam nadzieję, że moja kondycja mnie nie zawiedzie. Ja się cieszę, że on będzie w świetnej formie. No, to o to chodzi. No. O to chodzi no. Walczymy teraz o każdy centymetr kondycji tak naprawdę, bo teraz wiadomo, że poziom ma się nie zmienił, tam już nie ma tam podziału, że porterowiec wejdzie z kickboxerem i go udusi w porterze. Nie, to jest... Teraz walczymy o każdy centymetr kondycji. I w związku z tym, gdzie przygotowania? Będą tylko w Olsztynie, czy może wyjazd jakiś do Szwecji? Co planujesz? Czemu do Szwecji? A nie, bo tam jest ataka. No nie... Ja standardowo, no Olsztyn... Jakiś tam tydzień sparingowy u nas. Zapasy w Dagestanie, nie w Kaliningradzie. Z moim przyjacielem, z Dimą, z Malikowym. Przygotował się, będziemy, jeżeli chodzi o zapasy. Znaczy, pomaga, przyjeżdża nam, bo jest naszym trenerem tak naprawdę, jeżeli chodzi o zapasy w naszym klubie. I też będzie po nim wyjazd do Kaliningradu, do nich tam, żeby u nich tam trochę tam się poszarpać w zapasach. No i może jakiś wyjazd będzie, to już jak już trenerzy tam zaplanują. Powiedz, Mamet, bo słyszałem taką informację, nie wiem czy to jest prawda, ale chyba jest, że w tym kontrakcie na twoją walkę z Tomkiem Drwalem powstał zapis, że jeśli przegrasz, to jest automatyczny rewanż. Czy to prawda? To co pytać trzeba ich. Tak jest? Nie wiem, tak słyszałem, że jest klauzula taka, że jeśli przegrasz z Tomkiem, to jest w tym kontrakcie zapis o waszym rewanżu wtedy. No to fajnie. No nie wiedziałeś o tym nic? No to fajnie, fajnie. No dziękuję, że powiedziałeś mi, nie? Fajnie, że będę miał szansę. No nic, mamy. Powodzenia na KSW. Dzięki za wywiad. Dziękuję. Piona.